Witam serdecznie, Podziemna TV. Głośna sprawa brutalnej interwencji Straży Miejskiej w Szczecinku nie daje mi od kilku dni spokoju. Prawdopodobnie Państwo już o tej sprawie słyszeliście z innych mediów, ona była głośna przez kilka dni w mediach, tylko dzięki temu, że w sieci na YouTubie ktoś umieścił nagranie, głównie dźwiękowe, na którym słychać, jak strażnicy miejscy katują jakiegoś 20-letniego chłopaka w swoim samochodzie. Tylko dlatego media i w ogóle zainteresowały się tą sprawą i powstała cała afera dosyć głośna. I to nagranie ma taki tytuł na YouTubie: skatowali 20-latka za brak dokumentów, Straż Miejska. Możecie Państwo na YouTubie obejrzeć cały link, znajdziecie Państwo pod moim filmem do tego nagrania i można też kliknąć w ekran. Ja Państwu chcę puścić tylko fragment tego nagrania. Ostrzegam i uprzedzam, że jest to bardzo brutalne, dramatyczne, drastyczne nagranie. Jeszcze raz, ostatni raz się będę podpisał, czy pojedziemy na kamerę, tak? Panie, ale o co chodzi? No przecież ja nic nie zrobiłem. Chcesz? No panie, kurwa, a nie naprawdę nic nie zrobiłem. Ja bym przecież nic nie było mnie pan. Może muzyki słuchałem, nie pan. Podpisujesz ostatni raz się. Ale nic z tobą podpisać, jak ja ci. Panie, weź pan, no co pan robi? Bije pan niewinnego człowieka. Oczywiście tylko wycięty fragment tego nagrania. Zachęcam, proszę, żebyście Państwo odsłuchali całość, która trwa ponad 4 minuty, żeby mieć pełny obraz tej sytuacji. Proszę Państwa, ta sprawa mnie zbulwersowała, wstrząsnęła mną nie tylko ze względu na to, co tam się stało w tym samochodzie, ale też, a może przede wszystkim ze względu na jakby reakcję władzy, przełożonych tych strażników, reakcję mediów i naszą, zwykłych ludzi, reakcję na tą sytuację, opinie, komentarze, które znalazłem w sieci. No były dla mnie szokujące, nie potrafię tego zrozumieć i chciałem się z Państwem tymi moimi wrażeniami podzielić dzisiaj. Bo wszyscy zdajemy się widzieć w tej sytuacji, ona jest komentowana jako pobicie, że tam doszło do pobicia i tak dalej, naruszenie uprawnień i tak. Proszę Państwa, po pierwsze, to nie było pobicie. To było fizyczne torturowanie człowieka przez umundurowanych funkcjonariuszy publicznych na służbie w celu wymuszenia zeznań, w celu wymuszenia jakiegoś podpisu na jakimś oświadczeniu. Różnica jest dla mnie oczywista i drastyczna i nie mogę przeboleć tego, że zdajemy się tego nie dostrzegać w większości. Proszę Państwa, pobicie jest wtedy, kiedy dwie prywatne osoby na ulicy, jedna silniejsza, druga słabsza, ktoś kogoś pobije, tak? Spotkałem się na ulicy czy gdzieś, gdzie dwóch równych sobie ludzi w prawach, że tak powiem, staje naprzeciwko siebie i silniejszy pobije słabszego. Wtedy mam do czynienia z pobiciem, jak nas napadnie bandyta gdzieś na mieście i tak dalej. W sytuacji pobicia my możemy być słabsi i tak dalej, ale mamy prawo się bronić. A tutaj mamy sytuację, gdzie umundurowany funkcjonariusz publiczny na służbie katuje, znęca się, torturuje człowieka w celu wymuszenia zeznań. Spróbujcie Państwo choć na ulicy chociaż popchnąć, dotknąć mocniej umundurowanego policjanta czy strażnika miejskiego, to zostaniecie Państwo oskarżeni i skazani za czynną napaść na funkcjonariusza. W tej sytuacji, naprzeciwko umundurowanego funkcjonariusza na służbie, my jako ludzie nie mamy prawa się nawet bronić, bo on reprezentuje państwo, reprezentuje aparat państwa. I to jest przecież nieporównywalnie większy kaliber przestępstwa, wykroczenia, jakkolwiek to nazwiemy, bandytyzmu, barbarzyństwa, niż jakiekolwiek pobicie. W tym sensie, że jak powiedziałem, no, w przypadku spotkania z wrogiem na ulicy z innym człowiekiem mamy prawo się chociaż bronić. W przypadku kiedy nas bije policjant na służbie,
to nawet nie mamy prawa się bronić, bo wtedy będziemy oskarżeni i posądzeni i skazani prawdopodobnie za napaść na policjanta albo na strażnika miejskiego, na funkcjonariusza, umundurowanego funkcjonariusza państwa. Trudno sobie wyobrazić bardziej dramatyczną sytuację, drastyczną, niż to, że ktoś nas katuje, a ponieważ jest w mundurze, to nawet nie możemy się bronić, bo będziemy odpowiadać za napaść na funkcjonariusza publicznego. I przeraża mnie to, że w tak głośnej sprawie nie zwraca się przede wszystkim na to uwagę, w jak chorym kraju, w jak chorym systemie żyjemy. To, co się stało, to jest dużo tragiczniejsza sytuacja, dużo cięższej kategorii przypadek niż pobicie, w którym to jest określana ta sytuacja. Dosłownie i wprost jest to torturowanie człowieka, fizyczne torturowanie człowieka przez funkcjonariuszy, umundurowanych funkcjonariuszy publicznych w celu wymuszenia zeznań. Drugi smutny aspekt tej sprawy to są opinie pojawiające się w sieci. Od nas, zwykłych ludzi, też czytałem wiele takich komentarzy, które niejako próbowały złagodzić, czy też w jakiś sensie usprawiedliwić to, co się stało tym, że ten chłopak był już znany policji czy straży miejskiej, że to była nie pierwsza interwencja w sprawie tego chłopaka, że on ma kartotekę swoją wręcz założoną i tak dalej. Proszę Państwa, co z tego? Czy nawet gdyby to był złodziej złapany na gorącym uczynku, czy to ma być powód, usprawiedliwienie do tego, żeby państwo mogło torturować i znęcać się nad ludźmi? Dlatego, że jakiś sadysta w mundurze akurat ma na to ochotę i ma władzę, jest w mundurze i nic mu nie można zrobić? Nie można się przed nim bronić? Proszę Państwa, złodzieja trzeba złapać i ukarać. To jest cywilizowany kraj. A nie torturować albo katować go podczas przesłuchania, czy wymuszać na nim zeznania torturami. To jest nie do pomyślenia. Drodzy widzowie, państwo to nie jest teoria zapisana w Konstytucji, tylko praktyka obchodzenia się funkcjonariuszy publicznych z obywatelami. Konstytucja i prawo nie jest pisane po to, żeby rozstrzygać coś, jak się nic złego nie dzieje. Że na dobre czas, jak wszystko jest w porządku, to sobie konstytucja niech będzie. Nie, to konstytucja i prawo ma nas chronić właśnie przed złem. Przed tym, co się może złego stać. A skoro takie coś się stało w naszym państwie, to znaczy, że każdego z nas mogliby potraktować dokładnie tak samo. I potraktują, jeżeli znajdziemy się na swoje nieszczęście w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Bo w takim państwie żyjemy, że jest to możliwe. Przecież żadna totalitarna władza nie zapisuje sobie swojego totalitaryzmu w Konstytucji. W Konstytucji prawo może być pięknie spisane, ale praktyka jest taka, że państwo jest albo totalitarne, albo normalne. I my żyjemy, nie boję się tego słowa, w państwie totalitarnym, gdzie władza, funkcjonariusze publiczni, umundurowani i nieumundurowani swoją drogą, mogą wszystko zrobić z obywatelem, a obywatel nie ma prawa się bronić nawet przed nimi, bo wtedy jest czynna napaść na funkcjonariusza publicznego. Akurat odnośnie tego pobitego chłopaka, to on do kamery otwarcie powiedział o tym, że nie jest świętoszkiem, że potwierdził to, że to nie jest pierwsza interwencja, nie była pierwsza interwencja Straży Miejskiej w jego przypadku, jest znany policji. Zresztą tylko dlatego to nagranie się pokazało, że on nie pierwszy raz był tak potraktowany i dlatego był przygotowany na to, że gdyby to się powtórzyło, to będzie mógł to nagrać. Dlatego powstało to nagranie w ogóle. Ale powtarzam, co to ma za znaczenie? Co to ma wspólnego z tym, że człowiek jest torturowany przez funkcjonariuszy publicznych w mundurach w celu wymuszenia zeznań? Nie ma znaczenia, jakie piękne słówka o demokracji są napisane w Konstytucji, jeżeli praktyka aparatu państwa jest totalitarna. Skoro koledzy tego strażnika, koledzy, którzy umundurowani, koledzy, którzy byli z nim na służbie tego dnia i interweniowali razem, mu na to pozwolili, nie protestowali przeciwko torturowaniu ludzi, jeżeli potem ta ekipa strażników miejskich razem sfałszowała, nakłamała w raporcie, bo lokalni dziennikarze dotarli do raportu z tego dnia, gdzie strażnicy miejscy wpisali w raport, że no, interweniowali tam i tam, i tam któryś najagresywniejszy człowiek tej grupki ubliżał im i nie chciał słuchać ich polecenia, no to go obezwładnili, wsadzili do samochodu i w czasie transportu na komendę on sam uderzał się głową w ścianki samochodu. No to oni go dlatego wysadzili go przy szpitalu w takim razie. Jeżeli potem ich przełożony bez mrugnięcia okiem łyka takie idiotyczne, bzdurne raporty, w których takie głupoty są wypisywane, że ktoś sam się popukał w głowę, przestępca, czy złapany na gorącym uczynku, no to go wypuściliśmy pod szpitalem, niech sobie idzie do domu. Jeśli potem zarówno dziennikarze w mediach, jak i przełożeni tych ludzi, jak i przedstawiciele władzy, po tym jak sprawa wyszła na jaw, stała się głośna, mówią nie o nazwanym rzeczy po imieniu, że mamy do czynienia z torturowaniem człowieka przez umundurowanych funkcjonariuszy publicznych w celu wymuszenia zeznań, tylko mówią o tym, że o drastycznej interwencji, brutalnej interwencji strażników miejskich, którzy przekroczyli swoje uprawnienia i tak dalej, i tam roztrząsają, czego za to zwolnić z pracy, jakaś dyscyplinarka albo coś takiego. Jeżeli w konsekwencji potem prokuratora prowadzi śledztwo nie przeciwko jakiejś osobie oskarżającą o tortury, tylko w sprawie przekroczenia uprawnień naruszenia nietykalności cielesnej, jakby to mówię, dwóch zwykłych bandytów się na ulicy pobiło, albo jeden bandyta pobił inną osobę na ulicy, a nie umundurowany funkcjonariusz torturował człowieka w celu wymuszenia zeznań, no to jeżeli taka jest praktyka, to żyjemy w takim praktycznie państwie totalitarnym. I to, co jest zapisane w Konstytucji pięknymi słówkami, nie ma żadnego znaczenia, bo praktyka jest zupełnie inna. W całym aparacie władzy rączka rączkę myje i patologia zasłania patologię.
a wszyscy się do kamery uśmiechają i wyrażają oburzenie, jakie to rzeczywiście niestandardowe, niedopuszczalne standardy życia publicznego w Polsce mamy. To są kpiny, proszę Państwa. Jestem przerażony tym, że takie rzeczy się dzieją i nikt wydaje się nie widzieć powagi sytuacji. Nikt nie zdaje się nazywać rzeczy po imieniu. Żyjemy w państwie, gdzie tak naprawdę przedstawiciele państwa, funkcjonariusze, czy umundurowani, czy nie, każdy na swój sposób może w praktyce terroryzować, torturować, gnębić, znęcać się nad obywatelami, nad ludźmi zwykłymi. Umundurowani funkcjonariusze są uzbrojeni, więc używają siły i torturują fizycznie ludzi albo gnębią, a nieumundurowani urzędnicy państwowi nie używają siły, tylko gnębią ludzi w inny sposób. Biurokracją, papierkami, przepisami, decyzjami i tak dalej. A spróbujcie Państwo nie zastosować się do decyzji urzędnika, obciążając Was karą czy czymkolwiek. To wtedy rzeczywiście przyjdą już służby mundurowe do Państwa, o 6 rano prawdopodobnie. Czy o 22 w nocy, jak było w przypadku, też kiedyś słynny przypadek, do jakiejś kwiaciarki, która nie zapłaciła jakiejś faktury, czy tam czegoś, podatku, od VAT, jakieś faktury. Przyszli o 22, zabrali ją z domu, dzieci same zostały, czy matkę zabrano z domu do aresztu, bo nie zapłaciła tam 500 zł VAT-u czy czegoś takiego. W takim państwie żyjemy, drodzy widzowie. I likwidacja Straży Miejskiej, czego zaraz się domagają ci politycy, już są hieny polityczne, które chcą zbić kapitał na tym. Będą postulować, będą się pewnie w kampaniach samorządowych prześcigać pomysłami z likwidacją Straży Miejskiej. A przecież likwidacja Straży Miejskiej nie zmieni niczego w naszym państwie. Nie zmieni ani prawa, ani praktyki tego, jak aparat władzy w praktyce postępuje z obywatelami. Żyjemy w kraju, w którym teoria, zapisane prawo w Konstytucji to jedno, a praktyka to drugie. Dokładnie tak jak w bananowych republikach totalitarnych, gdzie można sobie dowolne piękne słówka zapisać na papierze, a potem praktyka stosowana jest zupełnie inna. Jeśli Państwo mi nie wierzycie, to posłuchajcie sobie jeszcze raz nagrań z afery taśmowej. Chociażby jak pan Nowak rozmawiał z panem Parafianowiczem bodajże. I on tam mówił mu wprost, że albo to jest rutynowa kontrola, albo zadaniowana. I wtedy ma przerąbane. Krótko mówiąc, takie rzeczy w naszym państwie są możliwe, dzieją się w praktyce i władza doskonale o tym wie przecież. To mówi jeden kolega u władzy, do drugiego kolegi u władzy o tym mówił. W taki sam sposób na masową skalę są niszczeni polscy przedsiębiorcy. I likwidacja jednej czy drugiej Straży Miejskiej niczego tutaj nie zmieni. Nie zmieni ani tego zgniłego systemu, w jakim żyjemy, ani tego chorego prawa, które nas otacza, i absurdalnych przepisów, ani tych zgniłych struktur aparatu państwa. Ani tym bardziej nie zmieni tego, co chyba najważniejsze, czyli praktyki obchodzenia się funkcjonariuszy, uprzywilejowanych funkcjonariuszy publicznych z nami, z obywatelami. Bo żeby to się zmieniło, żeby w ogóle marzyć o przywróceniu w Polsce normalności, poczynając od wprowadzenia podstawowych i zdrowych zasad w życiu publicznym i w prawie, to warunkiem absolutnie koniecznym jest to, że musimy zwolnić cały Sejm. Cały Sejm trzeba wymienić na mądrych, uczciwych ludzi, nowych, przede wszystkim nowych, którzy nie będą związani z żadnym z obecnych układów, układzików, mniejszych czy większych i tak dalej. Nie będą wplątani w to wszystko, co się w naszym kraju dzisiaj niestety dzieje. Jeśli nie zaczniemy o tym myśleć i traktować tego wyzwania poważnie, żeby zastąpić całą obecną klasę polityczną uczciwymi i mądrymi ludźmi w Sejmie, to możemy zapomnieć o tym, że jakiekolwiek realne zmiany się w naszym kraju kiedykolwiek dokonają. Bo ci ludzie, którzy tam od 20 paru lat siedzą, tylko się wymieniają stołkami, z ministra zagranicznego na marszałka przechodzą sobie Sejm, albo na odwrót, z jednego stołka na drugi, to ci ludzie niczego nie są w stanie zmienić. Niezależnie od tego, czy nie chcą, czy nie potrafią, czy im ktoś zabrania, wszystko jedno. Po prostu ostatnie kilkadziesiąt, 20 paru lat pokazało, że ci ludzie na pewno nie są w stanie niczego w naszym kraju zmienić na lepsze. Mówię o poważnej, dużej zmianie całego systemu, a nie o jakichś takich kosmetycznych, politycznych, populistycznych fajerwerkach typu podniesienie emerytury od 6 zł, czy zwiększenie ulgi na dziecko, czyli jakieś tam inne takie PR-owe sztuczki polityczne, z którymi mamy zresztą obecnie do czynienia. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i przepraszam za może troszeczkę taki emocjonalny ton dzisiejszego odcinka, ale ta sprawa naprawdę jeży włos na głowie i bardzo po prostu mnie dotknęła tak do żywego, pokazując jakby w soczewce to, z czym mamy do czynienia, czyli z państwem totalitarnym, w którym teoria zapisana na kartach Konstytucji to jedno, a praktyka obchodzenia się władzy z własnymi obywatelami, ze społeczeństwem, z ludźmi, to zupełnie co innego. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję Państwu.